Dzień dobry Państwu. W ramach cyklu Przepływy dla Odry chciałem powiedzieć kilka słów na temat konstrukcji prawnej, osobowości prawnej i na temat tego, w jaki sposób tą konstrukcję możemy wykorzystać w przypadku rzeki Odry. Wiele się ostatnio mówi o tym, że rzeka Odra powinna uzyskać osobowość prawną. Chciałem powiedzieć o tym, co to znaczy, z czym to się wiąże i ewentualnie w jaki sposób to osiągnąć. Oczywiście osobowość prawna rzeki Odry nie jest celem samym w sobie. Jest to pewien środek do celu i musimy pamiętać o tym, że naszym podstawowym celem jest stworzenie mechanizmu ochrony Odry jako ekosystemu, w dużej części ochrony przed nami, przed ludźmi, aby coś pozostawić po nas, coś pozostawić przyszłym pokoleniom. Cała idea ochrony środowiska zaczyna się chyba od tego, żeby nie pogarszać, żeby zostawić po sobie nie większy bałagan niż zastaliśmy, żeby nie pogarszać sytuacji środowiska. Natomiast wiemy, że wszelkie tego rodzaju działania są nieskuteczne, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną i wyrazem tego wyraźnym jest katastrofa ekologiczna w przypadku Odry. Ale wracając do naszego głównego wątku osobowości prawnej. Osobowość prawna nie jest żadną mityczną konstrukcją. Jest to konstrukcja powszechnie stosowana w prawie. Spółki prawa handlowego, fundacje, związki zawodowe, koła gospodyń wiejskich są osobami prawnymi. Z reguły wiąże się to z jakimś substratem osobowym. Ktoś za nimi stoi, ktoś się zakłada. Ale na przykład jeżeli fundacja założona przez fundatora znajdzie się w takiej sytuacji, iż fundator odejdzie z tego świata, to staje się tylko pewnym zbiorem majątkowym zarządzanym przez osoby, ale w ramach fundacji jest tylko majątek tak naprawdę, który ma być użytkowany w określony sposób. A więc konstrukcje oparte na majątku, na określonych dobrach są w prawie jak najbardziej dopuszczalne, nawet jeżeli za nimi nie do końca stoi jakiś człowiek. I podobną konstrukcję można zastosować w przypadku rzeki Odry. A więc stworzyć, nadać ustawą Odrze osobowość prawną. Oczywiście nie będzie wiązało się to z tym, że nie wiem, ryby będą reprezentowały rzekę Odrę. No, nie wiąże się to też z tym, że Odra będzie mogła nie wiem, wejść w związek małżeński na przykład, czy też w jakiś sposób no, samodzielnie z natury nie będzie mogła występować w obrocie prawnym. Oczywiście rzekę Odrę muszą reprezentować ludzie, ale ludzie nie będą reprezentowali siebie, tylko będą reprezentowali rzekę. I to jest ta zasadnicza konstrukcja, to jest to odejście od antropocentryzmu, o które chodzi w całym tym zamieszaniu dotyczącym osobowości prawnej dóbr przyrody. O to chodzi, żeby reprezentować nie interesy ludzkie, które z reguły niestety łączą się z eksploatacją dóbr przyrody bez pilnowania tego, jak to na przyrodę wpływa, tylko żeby stworzyć mechanizm reprezentacji przyrody, stworzyć mechanizm reprezentacji dóbr przyrody, określonych części naszego ekosystemu w ten sposób, aby dbać o interesy tego ekosystemu, a nie o interesy ludzi w ramach możliwości eksploatacji danych dóbr przyrody. Łączy się to z tym, iż rzeka miałaby możliwość i miałaby prawo do tego, aby na przykład
pozywać osoby czy podmioty, które rzece szkodzą. A więc rzeka miałaby możliwość występowania na przykład o odszkodowanie w stosunku do firmy, która zanieczyszcza jej wody, która doprowadza do wyraźnych szkód w ramach ekosystemu rzeki. Łączy się to dotychczasowy stan prawny jest taki, że owszem, jeżeli ktoś zostanie złapany na zanieczyszczeniu wody, to dostanie karę. Ta kara trafi gdzieś tam do Skarbu Państwa i nie będzie przeznaczona na odnowę tego ekosystemu. Nie będzie, znaczy oczywiście za pomocą różnego rodzaju mechanizmów budżetowych być może jakieś tam pieniądze trafią na odbudowę na przykład populacji ryb w rzece, no ale z drugiej strony mogą trafić również do firm budowlanych, które w ramach ustawy o zabetonowaniu Odry mają tworzyć kolejne stopnie wodne i czynić rzekę Odrę żeglowną. Co oczywiście nie jest w interesie ekosystemu, to jest w interesie ludzi, ale nie w interesie ślimaków, ryb, różnego rodzaju organizmów w rzece Odrze żyjących. A więc mechanizm osobowości prawnej służy do zmiany sposobu myślenia o interesie rzeki. Myślimy o interesie rzeki, a nie o interesie ludzi w kontekście rzeki. Bo tak naprawdę myślenie nasze o przyrodzie opiera się w dużej części na tym, jak eksploatować przyrodę w sposób w miarę nieniszczący jej walorów. Ale nikt realnie rzecz biorąc nie patrzy od strony interesu samej przyrody. Natomiast takie spojrzenia na świecie się zdarzają. Takie konstrukcje, jak konstrukcja osobowości prawnej części przyrody, są coraz bardziej popularne na świecie. A więc na przykład, no pierwsza była rzeka Whanganui w Nowej Zelandii, której uznano, iż ma ona prawo do reprezentacji, ma ona prawo do dbania o własne interesy. Stworzono reprezentację ludzką rzeki, oczywiście, i ta reprezentacja dba o interesy nie ludzi, ale rzeki jako takiej. Oczywiście jest to wszystko dla dobra nas wszystkich. Ostatecznie człowiek jest celem. Ale szukamy mechanizmów, które będą lepsze niż mechanizmy istniejące obecnie. Drugi z naszego europejskiego podwórka przykład, laguny Mar Menor w Hiszpanii. Ponad 600 tysięcy osób podpisało się kilka lat temu pod petycją o uznanie laguny Mar Menor za osobę prawną i chyba w październiku 2022 roku Mar Menor została uznana za właśnie osobę prawną, z określoną reprezentacją, z określonymi interesami, z określoną możliwością działania we własnym imieniu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jest to pewien eksperyment w ramach naszego europejskiego porządku prawnego, ale wydaje mi się, że warto takie eksperymenty robić. To, co wiemy na pewno, to, że obecne mechanizmy ochrony przyrody są nieskuteczne. Widzimy to na co dzień na różnych poziomach. Widzimy to w zanieczyszczonym powietrzu, widzimy to w zmianach klimatycznych, widzimy to w zanieczyszczonej wodzie, w Wiśle, w Odrze, w innych rzekach. Widzimy też w zanieczyszczonych lasach, wycinanych lasach. To jest dobro nas wszystkich, to jest dobro społeczne, dobro ogólne, którego nie potrafimy chronić. Dotychczasowe mechanizmy polegające na wybiórczym karaniu osób, które zostaną złapane na określonych przekroczeniach,
nie działają. Nie ma mechanizmu, który zagwarantowałby rzeczywistą ochronę chociażby rzeki Odry. A takim mechanizmem jest tworzenie instrumentów, które by pozwoliły dbać o rzekę jak o swój majątek. Jeżeli rzeka będzie dbała sama o siebie za pomocą swoich reprezentantów, to będzie dbała o to tak, jak my dbamy o własne podwórko. Bo jeżeli ktoś nam wyleje ścieki na naszą działkę, to znajdziemy tą osobę i ją ukarzemy. Będziemy występowali o odszkodowanie. I to odszkodowanie trafi do nas. Dzięki temu będziemy mogli zrekultywować to podwórko. Natomiast ten mechanizm, który jest, nie pozwala na to, aby rzeka mogła występować we własnym imieniu i aby mogła otrzymać chociażby odszkodowanie, aby mogła zawierać umowy, które dawałyby jej dochody z tytułu eksploatacji rzeki. Bo oczywiście to nie łączy się z tym, że Odra nie będzie wyłączona z normalnego obrotu gospodarczego. Oczywiście nie. Będzie eksploatowana, ale w określonym, ustalonym rozmiarze. A kto będzie reprezentował Odrę? Ludzie, którym zależy na losie tej rzeki, a więc reprezentanci samorządów, przez który teren rzeka przepływa, reprezentanci organizacji społecznych, naukowcy. Taki mechanizm jak najbardziej można stworzyć i ten mechanizm będzie skuteczny i będzie rzeczywiście pozwalał na zidentyfikowanie i obronę interesów rzeki. A w jaki sposób to osiągnąć? No niestety jedynym sposobem jest uchwalenie przez Sejm ustawy. W związku z tym im więcej o tym mówimy, im bardziej przekonujemy się do tej idei, im więcej osób podpisze petycję w sprawie uznania rzeki Odry za osobę prawną, tym większe będziemy mieli, większe pole manewru i większą siłę przebicia. Przekonujmy posłów, przekonujmy senatorów, przekonujmy ludzi wpływowych w polityce, bo niestety jest to na pewnym poziomie kwestia polityczna, aby spróbować zrobić ten eksperyment społeczny. Gorzej na pewno nie będzie, a może być tylko lepiej. Spróbujmy być drugim krajem w Europie po Hiszpanii, który uzna część przyrody, jakiś ekosystem za osobę prawną. Przekonujmy ludzi, mówmy o tym, działajmy i życzę wszystkim, komu zależy na losie Odry, aby za kilka lat udało nam się ten cel osiągnąć. Dziękuję bardzo.